Miałam momenty, w których faktycznie patrząc na ekran orientowałam się, że cały czas na nim jestem. Zastanawiałam się, czy to ludzi nie nudzi. Jeszcze nie miałam okazji, bo od razu zostałam wyrwana do wywiadów, tego się od nich dowiedzieć. Ale mi się te historie fajnie opowiada, bo ja bardzo Patty lubię i jest mi bardzo bliska i gdzieś głęboko na zawsze będzie już mieszkać w moim sercu. Więc bardzo pozytywne mam takie odczucia po tym pierwszym odcinku. Patty dlatego jest tak prawdziwa, bo to jest troszeczkę moje alter ego, nagle się okazało, bo ona nie potrzebuje scenariusza, ona po prostu żyje swoim życiem. Ja po prostu mogę nią być w każdej chwili i ona totalnie wie, co powiedzieć, jak się zachować. Jak ma ochotę, to nagle odejdzie, ja bym nie odeszła od kamery, ona pójdzie. Więc nie jest to jakiś rodzaj rozdwojenia jaźni, nie bójmy się, ale faktycznie jest żywa i tworzenie jakby faktycznie było w momentach, w których nagle się orientowałam, że nie mam pojęcia, jak ona chodzi. Nie wiem, jakie ma gesty, jaki ma sposób tego, że ona stoi w taki sposób. To wszystko było moją pracą, ale taką też bardzo intuicyjną, bardzo naturalną i taką poklatkową, w której te kolejne rzeczy puzelkowo się nakładały na siebie. Czytałam książkę, na podstawie której powstał serial Skazana, czyli Skazane na potępienie, i oglądałam dokumenty. Głównie dokumenty, w których po prostu widziałam, jak to wygląda i faktycznie ten nasz świat jednak odbiega od tego świata prawdziwego, no bo my mamy uniformy, nie ma wychowawców, tak jak normalnie jest w więzieniach polskich, no ale wiadomo, bawimy się w rodzaj fikcji na temat, tak samo sędzia nie mogłaby trafić do więzienia, w którym są osadzone przez nią kobiety. Ale dużo czerpałam inspiracji z moich przeżyć z gimnazjum. Bo faktycznie jakby wachlarz ludzi i ich osobowości był ogromny i były dziewczyny agresywne, które potrafiły wchodzić w dresach i obcasach, które przedłużały paznokcie tylko po to, żeby mieć broń zawsze pod ręką. I ja się ich początkowo bałam, ale później jak miałyśmy okazję się poznać, to okazywało się, że są kruchymi, wspaniałymi dziewczynami, które właśnie musiały nabudować na siebie, na tę swoją wrażliwość, jakąś bezbronność, cały ten pancerz, który pozwalał im przetrwać w tym świecie. Mam takie różne pomysły w głowie, które bym chciała i na razie je afirmuję mocno w głowie i jakby chcę, żeby się urzeczywistniły i wolałabym je zostawić dla siebie, ale moim marzeniem jest na przykład zdubbingować postać dla bajki Disneya i zaśpiewać jakąś piosenkę Disneya, żeby być częścią dzieciństwa po prostu jakichś tam małych ludzików, którzy będą akurat to oglądać.